wielkiego plusu zrobił nam się minus chwilowy. Minus 1. Wczoraj było 7 na plusie i to przez te 3 ostatnie dni. Było fajnie. Będziemy wam jeszcze przypominać na naszej antenie, ale już teraz... Źle. Już się rozpuszczę. Ciemno, ciemno. Pisaliście w komentarzach, żeby pokazać wam kosiarkę rotacyjną. Kto nas obserwuje, ja się schowam, bo nic nie będzie słychać. O. O! Wiatr by mnie zmiótł. Duża brama. Okej. Mogę gadać. Siemanko jeszcze raz. Pisaliście w komentarzach, że chcecie zobaczyć kosiarkę, którą kupiliśmy. Kto nas obserwuje, to widział tam krótką relację. Marlenka nagrała. Jeździliśmy w nocy po kosiarkę rotacyjną. Nic to takiego specjalnego. Ale pokrótce wam pokażę. Teraz będę ją zaraz zrzucał z przyczepki. Także pokrótce powiem co i jak to wygląda. Może ktoś jest zainteresowany. U nas tutaj temat fasoli, przerabianie tych kosiarek tu w okolicy jest dosyć popularny. Także ja to pokażę na swoim przykładzie, bo jeszcze tego nie ma w internecie, tak myślę, to jak ktoś będzie zainteresowany, to sobie może obejrzeć. Także tutaj może być więcej filmów jak jeden, bo zanim to porozbieram i zrobię, także wiecie, tam małe przeróbki będą, także zapraszam do oglądania. Zaraz sobie wyjadę przyczepką na zewnątrz, ale najlepiej by było nagrać tutaj w garażu, bo nie wieje. Tylko czy będzie dobrze widać. To jest pytanie. Kupiliśmy polską kosiarkę polskiej produkcji, rotacyjna, 165 cm szerokości, to jest najważniejsze, bo to akurat pasuje taka pod fasolę. Wydaje się, że kolor jest zielony, ale nie ma co się sugerować, po prostu ją ktoś kiedyś odnowił, pomalował i to nie tak dosyć dawno, ponieważ talerze jeszcze są niewytarte z farby. Czyli ona teraz dużo nie kosiła. Ktoś się napracował, ktoś inny sprzedał. To najbardziej co się rzuca w oczy, osłona. Widać, że to jest nieoryginalna. Zaraz ją odkręcę, to będzie łatwiej nam kosiarkę zrzucić. To mnie trochę też tak podkusiło, żeby kupić. Ponieważ jest nowa blandeka do tego, a dzisiaj koszt blandeki z oryginalnym takim tutaj mocowaniem to jest około 400 zł, tak co jest w internecie, także czemu nie, ja sobie to przerzucę do tej swojej czeskiej, którą tam koszę trawę, ona teraz dużo nie będzie używana, ale tam osłona się przyda.
z tego co widać, każdy zobaczy i powie co kupiłeś. Jak widać, dam przybliżenie, uszczelniacze do wymiany, olej przepalony, ktoś wlał do skrzyni, także cieknie. Ja się w ogóle tym nie przejmuję, ponieważ i tak muszę wszystko porozkręcać. Zobaczyć jak w środku te zębatki wyglądają, bo do fasoli musi być wszystko spasowane. Nie może być tam jakieś uszkodzeń na tych zębatkach, żeby to dobrze chodziło, ponieważ ta kosiarka będzie miała dużo ciężej niż przy koszeniu trawy. Jeżeli komuś przy koszeniu trawy chodziła 20-30 lat, to tutaj gwarantuję, że dłużej jak 2-3 lata to nie będzie chodzić. Chyba że ktoś tam niewielką ilość ma tej fasoli do koszenia, ale ja tak mówię na swoim przykładzie jak jest, bo już no w ciągu 3 lat to już wszystkie łożyska będą wymienione w kosiarce i wszystkie zębatki. Do tego tam wałek się urwał, jeden, drugi. Także wiecie, no są opory tam, bo to w ziemi pracuje, zależy na jaką jeszcze głębokość. I tak, pokrótce powiedziałem, luzów na talerzach, co najważniejsze dla mnie było, co patrzyłem, luzów na talerzach nie było. To świadczy o tym, że zębatki albo są tam dobrze spasowane, albo nie są jeszcze wyrobione. A nie chciałbym od razu na początku wymieniać tych zębatek. Wiadomo, to wszystko zobaczymy, jak będzie wyglądać. Jak chcecie, to wam wrzucę teraz. Nagrałem parę ujęć, jak rozbierałem swoją kosiarkę. Robiłem to kilka dni temu. Był wolny czas, rozebrałem swoją kosiarkę. Tam jest 5 łożysk do wymiany. Po 2 łożyska od dolnych talerzy już się tam ruszały. No, swoje wychodziło to już. Tam ziemia kurz się dostawał, brak smarowania centralnego takiego z oleju, także to trzeba powymieniać i ją porozbierałem po to, żeby się na niej wzorować, co tutaj trzeba porobić, ile tam piasty skrócić, ile wałek, to jest najważniejsze. I tak, to co jeszcze tu na plus jest, nowe paski są założone, w ogóle jakby nie chodzone i jeszcze w dodatku nie byle jakie, bo polskie Sanok. Koła pasowa, też ważna sprawa. Koła pasowe są nieuszkodzone, niewyszczerbione. To jest ważna rzecz, żeby paski nie spadały. Tutaj jest jeszcze rzecz do roboty. Te tulejki plastikowe są rozwalone. Ona trochę skosuje, także tutaj trzeba będzie porozkręcać. I tu jest taka ciekawa rzecz, bo standardowo się rozkręca i się ściąga, tak? A tutaj ktoś po prostu przyspawał i trzeba będzie odciąć. Nie wiem dlaczego. Czy komuś się śruby odkręcały, czy co tam. Ktoś tak zrobił. Słona jest na paski. No i tutaj taki główny element przy przeróbce na fasolę, to trzeba będzie obroty zmniejszyć, czyli to koło zamontować w tamtym miejscu i odwrotnie, czyli ten wałek musimy ściągnąć i dać do tokarza, że przetoczy się na tamto koło, spasować z tamtym mniejszym kołem, a tutaj na to większe koło musimy dorobić tulejkę, żeby tam je wpasować, ponieważ te paski koła pasowe się różnią średnicą wewnętrzną. Tutaj jest mniejszy wałek, tutaj jest większy i to kurwa widać, że ktoś młotkiem postukał zaklepany, żeby nie spadało, także no chyba będzie ciekawie z tego co widzę. Ktoś się nie bał i zajebał. I to fest. Dobra, ja tu już się rozgadałem. Nie wiem czy wam pokażę talerze. No wycieki są, ale to jest do zlikwidowania wszystko. No ta osłona taka trochę dziwna. To najdziwniejsze. Ktoś takie po prostu coś miał poprzykręcał. No już myślałem, że to przyspawane jest, ale nie, na szczęście pajączek, pajączyna tylko. Wizualnie ona fajnie wyglądała, bo była blandeka żółta nowa. Także jak pojechaliśmy zobaczyć, to fajnie, tych wycieków nie było widać. Ja się ogólnie stanem to nie przejmowałem, jaki będzie, bo to jest wszystko do zrobienia. Także ją teraz tylko na warsztat i rozkręcać.